Dzień dobry. Witam wszystkich serdecznie. Dnia kolejnego, jest 9 rano, słuchajcie. Ale tylko dlatego, że wczoraj trochę pojechałem i dłużej spałem. Znaczy dłużej, nie dłużej, tylko później poszedłem spać. O, ale sleep score dzisiejszy po zastosowaniu czerwonego światła i wyłączeniu jasnego światła w telefonie i nie grzebaniu w telefonie całkowicie przed snem i tak wiecie, przygotowałem się do tego snu 85 na 100. 6 godzin. I to jest mój cel, żeby spać 6 godzin, ale żeby ten sen był bardzo wysokiej jakości, bo wtedy 6 godzin snu mi bez problemu wystarczy. I jest dobrze. Próg wytarty. Idziemy na szybkie zakupy do Lidla po jakieś warzywa i chleb. I nie zamulając, zapraszam wszystkich na kolejny odcinek. Pyk! Słuchajcie, 39,56 pękło, a jest dzisiaj czwartek. W sumie ostatnie duże zakupy, nie licząc tych w Anglii za 17 funtów, robiłem w piątek, tydzień temu. Jak mówiłem, że za 70 euro starczy mi na tydzień. Teoretycznie prawie, że starczyło, tylko że teraz po prostu korzystałem z okazji, bo tu jest fajny Lidl i dobrej jakości produkty. Do tego stopnia, że mój przyjaciel, którego serdecznie pozdrawiam, strasznie narzeka, że nie może zdrowego brokuła kupić od 2 tygodni w Polsce, a ja dzisiaj kupiłem bez problemu, także pozdrawiam Cię, Damian. Cudowny, zdrowy brokuł. Jeszcze, co prawda bio i droższy, ale... Dobra, to co tu widzicie, to są głównie warzywa. Głównie warzywa, które muszę pochować teraz. Jak część do lodówki, jakiś ser, wędlina i dużo jogurtów. Wysokoproteinowe jogurciki plus skyry, same w sobie skyry, bo uwielbiam skyry. 39,56 dokładnie. No to słuchajcie, sobie poszedłem na spacer, nie? Tak sobie poszedłem na spacer, że właśnie jadę autem, bo Arek jak usłyszał, że chce iść z buta, to stwierdził, że żebym jechał autem, to więcej czasu z młodym spędzę. I trudno mi się nie zgodzić z tym argumentem, słuchajcie, bo faktycznie w jedną stronę jest godzina, w drugą godzina, a samochodem jedzie się 10-15 minut, więc jakby no... Mam jakieś 1,5 godziny więcej dla młodego, to jest fakt. Może nie do końca, bo i tak wieczorem będę musiał połazić i tak. No ale no. Żeby nie było, patrzcie czym jadę. Produkt gwiazda to jest jazda, proszę Państwa. No i dobra, w ten oto sposób jest godzina 10, chyba 10, jesteśmy na miejscu. Myślę, że do tej godziny 12 posiedzę nie dłużej, no bo mam dzisiaj jeszcze te 9-10 godzin jazdy. Za każdym razem jak tu przyjeżdżam, to nie mam okazji. To jest w ogóle fajne na tym osiedlu, że przy każdym domu są jakieś zjeżdżalnie czy huśtawki. Halo? Halo, dzień dobry. O! O! Powiem wam, że teraz to czuję się winny podwójnie. Młody się prawie popłakał, jak się dowiedział, że po 2 godzinach zabijam wrotki. No i największy dramat był o to, że nie chcę iść z nim nagrywać jego aut. Więc następnym razem muszę nagrać jeszcze raz jego auta za widoku. Tymczasem zawijamy wrotki, bo czas nas zaczyna gonić powoli. Cześć doktorku. W ogóle wesoła historia. Ci, którzy mnie bardzo długo oglądają, to wiedzą, że generalnie kiedyś nie miałem tych zębów. Po prostu mi nie wyrosły. A jako dziecko nie do końca dobrze dbałem o zęby, więc mleczne zepsuły się w wieku tam 20 paru lat. Ci, którzy bardzo dobrze dbają o zęby, to im mleczne potrafią przetrwać tam do 30 nawet, tak? No ale mi się mleczne zaczęły psuć już tak na studiach mocno. No i mleczne są też dużo mniejsze, więc wiecie, jeżeli wyrosły mi duże, okazało jedynki i małe mleczne,
to wyglądałem trochę jak królik Bugs. I często też sobie z tego zgrzewę robiłem, że właśnie gryzłem marchewkę tymi dwoma zębami, takim... Co jest, doktorku? Tymczasem Niemcy! Czymże byłby przejazd przez Niemiec bez zaliczonego ształu, więc no, mamy ształ pod Pforzheim na A8, tradycyjnie. Nawet mnie to jakoś nie stresuje. Byłem na to przygotowany mentalnie. Co jest, doktorku? No i dobra, słuchajcie, odcinek zmontowany, bo tak sobie obiecałem, że będę montował jeden odcinek dziennie, jak tylko upchnę gdzieś czas. Więc upchnąłem czas, odcinek zmontowany. 720 km do celu, jest 16. Czyli... No... Myślę, że dzisiaj około 2 będę szedł spać, bo zanim zrobię trening, zanim zrobię elevate'a i zanim zrobię inne rzeczy, to zajadę i myślę, że około 2 pójdę spać. Czyli będę wstawał o 8 rano, 6 godzin snu tradycyjnie. Trzeba będzie tylko dopilnować, żeby być odpowiednio zmęczonym, odpowiednio przygotowanym do snu i tak dalej. Zobaczymy. Testuję. Na razie dzisiaj był dobry wynik. Jestem ciekaw, czy jeżeli będę utrzymywał jakby te zwyczaje takie przed snem, czy moje wyniki snu będą dobre, bo ja się dzisiaj czuję naprawdę, naprawdę wyspany i wypoczęty. Więc będę Wam dawał znać codziennie, jak to u mnie wygląda. Tymczasem jeszcze trochę roboty jest. Stuttgart minęliśmy. Słuchajcie, wjechaliśmy właśnie do Austrii i właśnie sobie policzyłem wszystko i się okazuje, że jeżeli chcę rozładować to rano o sensownej godzinie i chcę spać 6 godzin, tak jak sobie to planuję, a to jest dla mnie w tym momencie priorytet, bo żeby sprawdzić, czy w ogóle to będzie działać, ja muszę jak najczęściej spać te bite 6 godzin. Nie mniej, nie więcej. 6 godzin. A jutro jest piątek, więc chcę to rozładować samego rana, więc dzisiaj trening będę musiał znowu odpuścić. Bo po prostu zabraknie mi na niego czasu. Tak realnie zabraknie czasu. Mógłbym zrobić ten trening, po prostu spać 5 godzin, ale nie chcę tego zrobić. Bo te 6 godzin jest dla mnie w tym momencie świętością. Także... Taka sytuacja. Jechaliśmy do Austrii. Zostało 360 km do celu, a jest po 20. I żeby wszystko miało ręce i nogi, to ja musiałbym, jeszcze potrzebuję elevate zrobić dzisiaj, to jest dobre 20 minut, żeby wszystko miało ręce i nogi, to ja potrzebuję iść spać o 1:30 najpóźniej. I... Oj, sera nie schowałem. Kolacyjka, 3 kanapeczki z serem i z szynką szwarcwaldzką. Zresztą uwielbiam tą szynkę. Dzisiaj kalorie już wyczerpane, także raczej już nic nie będę jadł, ewentualnie tylko woda. Jest 20:30. I generalnie dzisiaj mi na trening starczyłoby mi spokojnie czasu, gdybym wczoraj nie przepierdzielił jakieś 4 godzin. Wczoraj zmarnowałem 4 godziny i to był czas na trening wczorajszy i na trening dzisiejszy. I wczoraj deszcz padał, więc go nie zrobiłem, a dzisiaj po prostu nie mam na niego czasu. Najzwyczajniej w świecie. Natomiast to mi tylko daje dodatkową motywację do tego, żeby nie marnować więcej czasu. Po prostu. Eme.
Sprawa wygląda tak, że zostało do celu 70 km. Jestem na ostatniej stacji autostradowej w Austrii. Za chwilę będziemy zjeżdżać już z autostrady. I teraz już tylko land. Jest 20 minut po północy. Zapomniałem elevator zrobić dzisiaj niestety. Natomiast w stronę Wiednia jedziemy. Natomiast myślę, że pierwsza 35, pierwsza 40 będę szedł spać. I tego się należy trzymać, bo wtedy będę wstawał przed 8. Swoją drogą, to jakiś czas temu czytałem badania o tym, że znaczy badania, to akurat nie były badania. Czytałem jakieś informacje na temat składu kiwi. I kiwi ma w sobie bardzo dużo serotoniny, która bardzo dobrze wpływa również na nasz sen. Nie tylko na sen, generalnie na... Serotonina jest takim trochę antydepresantem, można powiedzieć też. Bardzo wpływa na samopoczucie. Ale zjedzenie jednego kiwi, a planuję dwa, godzinę przed snem poprawia nam poziom melatoniny, która bezpośrednio odpowiada również za nasz sen w nocy. I słyszałem bardzo dużo opinii ludzi, którzy się trochę w tym siedzą, że właśnie jedzenie kiwi przed snem poprawia jakość tego snu. Mam to. Nie wiem tylko, gdzie jest mój nóż. Ciekawy jestem tego eksperymentu bardzo, bo no, wynik snu ostatnio u mnie wyglądał przeciętnie. Powyżej 80 nie wszedłem od dawna. Jak najwyższe wyniki miałem 70, a zdarzało się nawet po 40 parę. Wczoraj miałem 85, znaczy dzisiaj w nocy. Ciekawe, jak będzie teraz i czy to się jakoś potwierdzi. Zobaczymy. Dobra, po prostu uwielbiam kiwi. W ogóle to jest zabawne, że kiedyś na przykład unikałem. Na siłę chciałem szukać kogoś, kto mi najlepiej mi dietę ułoży, kto zrobi to wszystko za mnie, bo mi się nie chciało. Ale generalnie powiem wam, że w zgłębianiu trochę tego, co z czego się bierze, jakie rośliny co mają i na co pomagają, odnalazłem w pewnym momencie w życiu pewną frajdę, pewien rodzaj przyjemności. Z jednej strony można być ignorantem i wszystko gdzieś, a z drugiej strony można być bardziej świadomym człowiekiem, wiedzieć, co z czego się bierze. 0043 58 km do celu. Jedziemy. Nie odpal się. Nie gaśnij. Słuchajcie, absolutna pustka po stronie austriackiej. Powyżej 20 ton w prawo, to nie my. Jesteśmy poniżej 3,5 tony. Po stronie węgierskiej też wygląda, jakby była cisza i spokój, więc... Wjeżdżamy do Węgier. Wow, słuchajcie, ciekawostka jest taka, że ten odcinek autostrady M80 tutaj do Korment jest darmowy. Nie trzeba mieć winiety na ten odcinek. Jeszcze lepiej, bo tu jest jakiś parking, widziałem, więc na tym parkingu pójdę sobie po prostu spać. Bo tam dalej, w głąb Węgier, to widziałem, że jak są parkingi, to są jakieś tragiczne. Więc po prostu na tym parkingu tutaj, który jest po drodze, pójdę sobie za chwilę spać. Żyć, nie umierać. Pierwsza 13.
Pierwsza 23. Słuchajcie, idę się ogarnąć i idę spać, bo muszę wstać przed 8. Więc im szybciej pójdę spać, tym szybciej wstanę. Zachciało mi się spać teraz już tak przez te ostatnie 15 minut, odkąd wjechałem na Węgry, więc mam nadzieję, że będę usypiał jak dzidzia. Z wami się żegnam i widzimy się jutro. Trzymajcie kciuki, żeby mi coś znaleźli jutro, bo jak utknę w tych Węgrzech, to się chyba pokroję.